Siemka, z tej strony Prosout, a to jest kolejny odcinek z Dooma. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Odlewnia. Tak sobie przypomniałem. I teraz bierzemy się za Obiekt Argentu, czyli za czwarty rozdział. Jest ich chyba 13 w tej grze ogólnie. I słuchajcie, już nieraz mówiłem o tych mapach klasycznych. Ja wam je pokażę. Nie wiem, czy one będą jakieś strasznie długie, czy coś, ale ja wam je pokażę, bo mogę. Tutaj mogę wam pokazać kolekcję. O. Co mi się wysiela ta broń? Model opętanego sapera, czyli wiecie, z Fallouta, niby nie. Pan prototyp, pan klasyk, pan błękit. W sumie to jest jedno i takie same praktycznie. O kurwa, takie złote to ja chcę. Tu są te wstawienia. A, wyzwania runy. Wyzwania runy, nie wiem, czy czasami nie będziemy mieli jeszcze w tym rozdziale, ale to jeszcze się okaże. Możliwe, że będzie to w jeszcze następnym rozdziale po obiekcie Argentu. Początek końca. Olivia używa wieży, by wywiercić w naszym wymiarze dziurę wiodącą. O, mierzmy te trzy. O, nie mam z nim nic z rocket launcherem. Dobra, i będę może ulepszał po prostu to, co jest dla mnie kurwa użyteczne. Czyli mikrorakiety na przykład. A, bo to 5, Boże. Jak jestem ślepy. O, wraca czas między seriami. Broń, brzydnia rakiet. Do ich świata. Możesz powstrzymać ją przed otwarciem bramy, wyłączając filtry indukcyjne wieży. Poza bazą dochodzi również do niekontrolowanej aktywności międzywymiarowej. Zaleca się zatem, by podczas działań na powierzchni pracownicy trzymali się blisko siebie. Jezu, patrzcie. Dwa wyzwania runy, czyli to nowe. Ale te wyzwania runy są w sumie spoko. Jezu, mnie odrzuciło jakoś dziwnie. Nie chcę wiedzieć, co to było. I mamy nasz obiekt Argentu. Chwila, czekajcie. No, chwila. Ja muszę zejść chyba po prostu na dół. Jesus! To sekret niby nie był, ale i tak dobrze wziąć ten pancerz. Hopsasa, 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 hopsasa i hopsasa. Proszę mi się tu nie pruć. Na rycerzach piekieł. A, na rycerzach piekieł. I
by the way, na opętanych żołnierzach? No to raz na pewno zrobiłem. Tak mi się wydaje. Tak mi się kojarzy i coś mi tam wiecie. Ej, proszę mi nie pruć z tej japy. Ja nie wiem, czy to się wchodzi. O, to jest to wyzwanie runy. Teraz nam gra wszystko wyjaśnia, o chuj tu chodzi. Użyj strzelby bojowej, by wyeliminować 15 diablików, nim skończy się czas. Dostępna nagroda zwiększa zasięg przyciągania przez siebie opuszczonych przedmiotów. Te wyzwania runy są spoko, nie są jakoś tak bardzo denerwujące. Bynajmniej tutaj jak przechodziłem grę, to mnie nie denerwowało ani nic. Więc słuchajcie, jak mnie nie denerwowało, to kogokolwiek będzie denerwować. Dobra. Zrobiliśmy, proszę bardzo, wszystko fajnie. Wracamy do obiektu Argentu. I tak właśnie będą polegać na te wyzwania runy. Ja oczywiście je będę robić, no bo co mi pozostaje? Seria na 100% nie robić na 100%, prawda? Ja. W zakładce run możesz przeglądać dostępne runy i się w niej wyposażać. Możesz sprawdzać też postępy ku ulepszeniu każdej z tych, które zostały zdobyte, a także wymagania do odblokowania dodatkowych gniazd na runy. Tutaj... Okay. Proszę mi stamtąd iść, panie demonie. Co ty kurwa myślisz, Kaś? Ogólnie słuchajcie, tutaj będzie sekret z klasyczną mapą, bo wiem, bo robiłem ten poziom na 100%. Poczekajcie, o tutaj była dźwignia, żeby to otworzyć. Gdzie to nas wpuszczało jeszcze? By the way. Obiekt Argentu możecie sobie poczytać. Ale kurwa, nie pamiętam. Chociaż... A może pamiętam? Dobra, chyba jednak pamiętam. Tak, tu jest wejście. Rafineria Toksa. Ogólnie nie wiem kompletnie, jak to będzie wyglądać. Pokazywanie tych map klasycznych. Nie wiem, czy będę robić jeden odcinek, czy może zrobię wszystkie naraz, bo właśnie będą tak wyglądać, bo nie będą takie pełne. Ale ogólnie widzę, że tutaj to nic nie ma.
więc no chuj wie o co chodzi. Ale sekret jest? Jest. Znaczy, a ja to byłem. Jest jakby cicho. No ej, wracaj tego piekuńczego, no. Boże. Nie znoszą mnie nawet w tej grze. Zamknięcie terenu, bo demony. Będziemy mieli jeszcze innego drona polowego, by the way. Spoko. Boże, kochany! Muszę mnie strażyć, Litrze! No muszę. Ej no! Panie bezimienny! O, diablik się grzecznie nie patrzył. Jak ja sobie zbieram żeton pretorski i szanuję. Szanuję za cierpliwość. Okej, okay, nie wiem co to było. No dobra. Zużyłem to. O, oh, a by the way. Coś tam niby o górę jest. Znaczy u góry. Czekajcie. To jest tutaj. Tak. To jeszcze nie ma co płakać za minimapą. Co ty tu robisz w ogóle? Siem mi stąd. Pęcwalica. Dobra, ogólnie tutaj może być kolejny ten duży. O, jest!
Ej, sami stąd! King of the Hill, kurwa. O Boże. Gdzie on jest? What the fuck? Typie, co ci się stało? Weź się grzecznie połóż. No ej! Kurwa. No ej! Weź się! Kurwa jebana, z pistoletu ci dojebę. Się zesrasz. Dobra, ci. Ja pierdolę. Nie, nie będę się z tobą bawił, kurwa. Chyba na szmiro. I po to mam rocket launchera. Ja pierdolę, nic nie trafiłem. Dobra, mam już trzy te punkciki. To może coś z nich zrobimy. A coś na trzy chcę. No ej, nie ma na trzy. Jest tylko pistolet. Dobra. Pistolet przecież też trzeba ulepszać, niby, nie? Dobra. Oj, Jesus. No nie wiem, czy ja mam dopiero tą połowę. Nie, jeszcze nie mam. Patrząc na prawy górny, to nie. Tutaj będą baterie argentu? Tak, będzie jedna. Wyłączamy wieżę jedynie tymczasowo. Musisz usunąć oddzielnie każdą z soczewek. Ostrożnie otwieraj zawiasy. Tak, na pewno. Uwaga, wykryto zanieczyszczenie energetyczne. Nie trzeba niszczyć mechanizmu produkcji energii argentu. Personel UAC Vega. No i możecie sobie poczytać. Kurwa. Tu da się wejść na górę, no. Kurwa, jak to się robiło? Nie no, to musi być otwarte. Dobra, wrócę to później. Nie, mi się wydaje, że...
Ja mam jeszcze to zablokowane, tak jakby zasilanie, bo są niby demony. Powiedzmy. Jej, bateria argentu! Większe sobie amunicję. Tym razem. A po amunicji będzie zdrowie. Cyk, amunicja. No i widzicie, 30 mamy. I mi się wszystko doładowało, ale fajnie. A tam jest apteczka, to mnie to nie interesuje. Dalej nie jesteśmy jakoś w połowie poziomu czy coś takiego. O, to się otworzyło. Czyli można pójść po automapę. Wykryto obecność demonów. Domyślam się. To by było miejsce bez demonów. Nie wiem, czy w ogóle w takiej grze by w ogóle istniało. Łap. Łap V2. Pierwsze szmaty starczą. By the way, tu będzie sekret. No właśnie, będzie ta automapa. Z lotu ptaka, wezwanie ukończone. Mówię punkt ulepszania. Miejsca, obiekt argentu. Dobra, możemy zaczynać z tym gniazdem juchy. W sensie ruszać, o. No weź, bo teraz przez ciebie te rakietki. To no, nie wolno, masz. Pysku. Ej, fajne to jest. Zajebiste. Nie mnie otoczą, to bum. I do widzenia. Mi do widzenia. Zbadaj, ty kurwa, umrzyj. Aha, tam była furia. Fajnie wiedzieć. Zajebiście kurwa wiedzieć. A nie, pośpiech, dobra. A się spoko. Where am I? O, idę do żetonu pretorskiego, jak fajnie. Nie umarli tutaj w ogóle, nie? Pierdolę, dziwne. Serio dziwne.
Dobra, ale słuchajcie, ogólnie to tutaj jako tako mamy wszystko po połowie. Ale nie wydam sobie tego żetonu pretorskiego w ogóle. O! Będę miał jeszcze dwa. To sobie ulepszę na pewno tą minimapę, że jak dostanę już automapę, to już będę miał wszystko ogarnięte. Od razu też wszystkie sekrety. Boże, sorry. A! Dobra, ogólnie słuchajcie, jak wtedy na tamtej mapie było tak, że WTF w ogóle, gdzie tu jest wejście do tego? Dobrze, chociaż minimapa będzie pokazywać to, w razie czego, to już będę wiedzieć jako tako, gdzie szukać tej pierdolonej dźwigni. No ale no, może być ciężko, jak ja będę tego sam szukał. Dobra, ogólnie wiecie co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Czekajcie. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Dooma.